Lucky spotyka G-Playka, którego prowadzi niania robot. Dowiaduje się, że robot jest bardzo opiekuńczy i traktuje wszystkich jak niemowlęta, czyli małe bobaski. Razem z Lakusiem i Frankiem próbują uratować G-Playka przed nadopiekuńczą nianią. Jesteś ciekawy, jak mu się to udało? Oglądaj film do końca i nie zapomnij kliknąć łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Miłego oglądania! Jak tam, Franku, moje dziecku? Podoba ci się nowy motorek, który tatuś kupił? Tak, tato, naprawdę świetna robota, ale dzisiaj my tyle kilometrów zrobili, że mnie tak pupcia boli, że ja nie wiem. O, teraz tym razem poduszeczkę musisz podłożyć i wtedy będzie dobrze. Wiesz co, ogólnie ten silnik jakoś mi coś przestał, inaczej chodzi, trzeba dolać benzyny, już się kończy benzyna, chodź jak najszybciej do domu. No, musimy iść jak najszybciej. Znowu muszę iść z tą moją opiekunką do domu. Ej. Nie wiem, ona jest jakaś dziwna, robotyczna taka. Ej, zobacz, zawołaj G-Playka, twój kolega tam jest. G-Playek. No, nie mogę gadać teraz. Ej, zadzwonię do was później, jak będę miał wolne na internecie. Ej. Jak dziwna sprawa, co? No właśnie, ale mówił coś o jakiejś opiekunce. Czy G-Playek potrzebuje opiekunki? Nie no, nigdy w życiu, przecież zawsze G-Play się opiekował G-Playkiem. Po co G-Play by miał opiekunkę? Nie no, chodź, może porozmawiamy z nim na Skype'ie, to się więcej informacji dowiemy. No właśnie, co się musimy dowiedzieć, ale że ma opiekunkę, to po prostu by było naprawdę bardzo śmieszne. I jeszcze go prowadzi, ja tak za rączkę, widziałeś? W ogóle pokaż widzom, jaki masz teraz ogromny ogród i te nowe drzewa. Ty, widzowie, w ogóle musimy wam podziękować z rodzinką całą, bo przez to na początku przefarbowaliśmy dom, żeby tak ładnie wyglądał, a teraz powiększyliśmy posiadłość, powierzchnię tutaj i posadziliśmy nowe drzewa. A to wszystko dzięki wam. Dzięki, że klikacie łapeczki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Klikajcie ich więcej teraz, w tym momencie klikajcie łapeczki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Zmieńcie z czerwonego przycisku na szary. Bardzo się cieszymy z rodzinką, że klikacie właśnie. Dobra, zobaczcie tutaj właśnie takie. Wszystko mamy. O, Lakuś, hej, no, Lakuś! Siema, siema. Ej, właśnie słyszałem o waszą rozmowę. Gadaliście o jakimś G-Playku i o jego niani? O co chodzi? No ja nie wiem, ale normalnie wyszła taka G-Playek z taką panią nianią, tak jakby robot. I normalnie trzymała go za rączkę i tam mówiła, że ej, musi wracać już do domu, bo późno i ogólnie. Ej, słyszę coś, chyba coś dzwoni na komputerze. Tak, dzwoni, to G-Playek chyba, ej, chodźcie, odbierzemy. Dobrze w ogóle, że dotarliśmy na czas, dobra. No. Czekaj, jak tam widzisz tutaj coś, chodź, usiądź obok mnie. Widzisz coś tutaj, widzisz? O, cześć G-Playek. No siemanko, ej, proszę was, przyjdźcie jak najszybciej do mnie, bo normalnie nie wiem, co się dzieje. Rodzice wynajęli jakąś dziwną nianię, no i naprawdę nie wiem, co mam robić. A G-Play gdzie jest? Przecież G-Play się zawsze tobą opiekował. To co, on wyjechał? Ale jakaś dziwna ta frania, ta niania była na promocji, no i wzięli go rodzice i pojechali gdzieś na wakacje. Dobra. Na jakieś bezludne wyspy. G-Playek, pomożemy ci. Franek, pomożemy G-Playkowi? Dobra. Dobra, to pomożemy. To bez odbioru zaraz tam przyjdziemy, jakoś spróbujemy ci pomóc. Siemanko! Słyszeliście? Słyszeliśmy, no. Co chodzi? Co wy tak tutaj przy tym komputerze? Wy cały czas na tym komputerze siedzicie. G-Playek ma problemy. G-Playek ma problemy. Jakie jakąś problemy? Jakieś opiekunkę ma. Niby jakaś na promocji była opiekunka. Nie wiem, o co chodzi. Masz, Lakuś też się napi herberka. Posłuchajcie. Ale kto ty, Franie? Lakuś jest już, Lakuś chodzi już do szkoły podstawowej, to już jest dorosły chłopak. Wiem, zażartowałam tylko. Ale posłuchajcie, gerberki chyba każdy lubi. Laki, posłuchaj, mam taką prośbę, już się prosiłem o to wcześniej. Musimy iść do sklepu, bo muszę porobić zakupy, muszę porobić wszystko. Pójdziesz ze mną ponieść te ciężkie zakupy? Oj, oczywiście, jestem dżentelmenem i zawsze przecież ci pomagam. To dziwne, że chcę z tobą się przejść na spacerki, lubię z tobą zawsze chodzić, wiesz, Franiu? Fajnie, że jesteś w ogóle w Lucky Team, tak jak wszyscy, którzy oglądają. Dlatego dzięki Lucky Team Górą. Słyszałaś takie hasło? Lucky Górą. Dobra, to chodź, idziemy do sklepu tutaj, no. No dobrze, idziemy, ale to powiedz, bo słyszałam, że tamten G-Playek miał jakieś problemy, to jak postanawiacie mu pomóc? No nie wiem, musimy na pewno tam pójść i może tą panią opiekunkę, pogadamy z tą panią opiekunką. O, właśnie,
Coś takiego widzieliśmy. Pani opiekunka była takim robotem, jakby właśnie w tym robocie siedziała. To prawda? Ach, wam się wydaje. Ach, jakieś opiekunki. Jak nam się wydaje, chodź do sklepu. Chodź do sklepu, kupimy potrzebne zakupy. Tak, warzywa ci były potrzebne. Tutaj ta kola. Ale płatki. To są niektóre płatki. Dobra, w ogóle o, na promocji jest kawa. I ty tutaj, te warzywa. To ja biorę to na promocji. O, czy w cenie dwóch creeper kole też weźmiemy? No dobra, tylko nie za dużo. Dobrze. Ty, a widzisz to? Wow, widzę, naprawdę. To jest właśnie... To jest chyba ta niania na promocji, wyobrażasz to sobie? No, ale to pisze nawet, że promocja jest okazja, widzisz, tutaj wszystko świeci. By się trzeba było zapytać jakiegoś znawcę tutaj, czy można tego kupić. O co chodzi kupić, z tym? Czy coś takiego? No właśnie, ja się znam na tym. To jest taka jakby niania, która jest robotem. Nikt jej nie kupuje, ale ona jest na promocji. Bardzo najnowszy produkt. Jak chcecie, możecie kupić. Zachęcam. Bierzemy, Frania, sprawdzimy. A ile to kosztuje? A tam dogadamy się. Może tak 10 łapek starczyłoby. Dobra, 10 łapek. Myślę, że teraz widzowie już kliknęli 10 łapek. To ja biorę tą na nią, ona się zaopiekuje moimi dziećmi, tak jak G-Playkiem wcześniej w sumie? No, powinna, ale nie wiadomo. Nie wiadomo, co się stanie, bo nie ma do niej instrukcji obsługi, wiesz? Ha. No dobrze, dobra. Zobaczymy, Laki, zobaczymy, co to będzie. Możemy ewentualnie zrobić takie coś... Ale to co, ta opiekunka, ja już zapłaciłem za te pieniądze, to ona przyjdzie pod nasz dom, czy jak to jest ustalone? Ja ją wzięłam. Ha, no dobra. No, zrobimy tak, że wypróbujemy tą opiekunkę na przykład na Franku albo na Lakusiu, może na Lakusiu. Ustawisz kamery w domu, bo jak mówisz, że to jest ta opiekunka, co ma G-Play, to... No to jest identyczna, taki robot jakby właśnie, nie wiedziałem, o co chodzi z tym robotem. Dobra, to będzie dobry pomysł. Ustawię kamery, co? I będziemy ją obserwować. Wiesz, tutaj już jest Lakuś. My tutaj na chwileczkę wyjdziemy na wieczorny spacer, zostawimy cię z opiekunką. Dobra. A jak ta pani opiekunka się nazywa? Gosia. Gosia. Mhm. Gosia, a na drugim ma Basia. Dobra, to cześć. Gosinka. No, papa. Dobra, to ja tutaj możesz już sobie zainstalować te kamery, ja tutaj postawię tą Tak, weź ją uruchom, bo tam było napisane, że tu nie ma instrukcji obsługi, ale ty wydaje mi się, że Franio, wiesz, ja już tutaj włączam kamery, ona zaraz będzie obsługiwana, o, tutaj, nikt się nie zorientuje, że ja jestem w talecie i sobie oglądam kamery z mojego, monitoring z mojego domu, ale super, o, zobaczcie, Lakusia widzę, obserwujemy teraz Lakusia. Pok. Dzień dobry, pani opiekunka, tak? Dokładnie, proszę pomóc mi tu wejść. Jest pani opiekunka, zobacz. Okej, tutaj. To się tu nie mieszczę. O co tutaj chodzi? Ty. Nie wiem, czy to nie ten dywan. Lakuś, tak, tutaj mnie... Proszę, już jest późna godzina. Lakuś, tak? Proszę tak. Tutaj sobie wypić tego gerberka. Mhm. Tutaj się położyć do spanka. Zobaczymy sobie... Ona go traktuje w ogóle jak małe dziecko, małą dziedziuś. Ale ja bym chciał pograć sobie w Minecrafta jeszcze. Nie, jeszcze... komputer nie dla dzieci, proszę bardzo. Ja idę na komputer. Nie. Tutaj włączam ci bajki na dobranoc. Jak się stara bardzo. W ogóle, no. To jest jakaś automatyzowana niania. Bajki na dobranoc. A teraz no dobra. Już koniec bajek, idziemy spać. Do góry, do spanka. Dzisiaj śpisz w kołysce. No dobra, no. Jak tak trzeba. Ale nie lubię pani. No ja ciebie też lubię. Dobrze. O co chodzi tutaj, widzieliście? O, wpadłem do kanalizy. Widzieliście, jak ta pani traktuje ogólnie Lakusia jak moje dziecko, to już teraz się nie dziwię, czemu tam G-Playek nie mógł z nami rozmawiać, jak przychodził. No ewidentnie widać, że ta niania za bardzo się wczuwa w swoją pracę. Jakby to zrobić, wiecie co? Ja teraz mam pomysł. Pójdę teraz do G-Playka do domu i pomożemy G-Playkowi. Chcecie pomóc G-Playkowi, żeby uwolnić go od niani? To łapeczka w górę i subskrypcja z dzwoneczkiem. Włączcie powiadomienia, zmieńcie z czerwonego przycisku na szary. I pójdziemy z Lakusiem. Lakuś, idziemy uwolnić Lakusia od tej, od G-Playka, od tej opiekunki. No ale chciałem właśnie się poskarżyć trochę. No jak tam z nią było? No właśnie dziwnie, dostałem jakiś gerberka, a później dostałem wózek, żeby się położyć i spać. Ona traktowała cię jak niemowlę, jakbyś dopiero urodził się. No tak, normalnie. Ale,
Ale choć musimy uwolnić jakoś G-Playka. G-Playk tam nie może z nim spędzić 24 godzin, bo zwariuje z nią. Dobra, to zobaczymy tam, co tam się w ogóle dzieje. Ej, widzę chyba ją. O! Już jest ta sama, to jest ta sama. Już jest późna godzina, to tymczasem G-Playek, idziemy na kolację i na bajki. A na kolację i na bajki, słyszysz to? No widzę, słyszę. Chodź, będziemy podglądać. Ale śmieszna sytuacja w ogóle. Będziemy podglądać i jakoś wydostaniemy stąd G-Playka, to będzie dobre. Będzie śmiesznie, jak uda nam się w końcu G-Playka stąd jakoś uwolnić, dobra. Tutaj wiesz co, tutaj musimy usadowić miejscówkę. Ja już tutaj powolutku się wkręcam, dobra. W tym miejscu mogę nawet kamerę zamontować, żeby było łatwiej. Okej, pyk, kamera zamontowana. Dobra. Widzę tam tą, tutaj, no tą opiekunkę, ciekawe co ona robi. Co? I tutaj też G-Playkowi przygotowała spanie. Tutaj... Co, mam już iść spać? Tak, tutaj jeszcze się tutaj w tej, położysz się tutaj, ci nóżki umyję w tej wanience, dokładnie. Tutaj jeszcze sobie Gerberka troszeczkę przed spankiem zjedz. No nie wierzę. A jeszcze cię pokołyszę w tym wózeczku i pójdziesz spać do kołyski. Ale G-Playk jest grzecznym chłopczykiem. Ja cię nie wiedziałem, że jest taki grzeczniutki. Patrz, co się słucha. Dobra, muszę wykombinować jakiś patent, żeby zawołać Lakusia i żeby on zapukał do drzwi. Albo wiem co, ja zadzwonię do drzwi, przycisnę przycisk i może spróbuję jakoś wydostać G-Playka stąd. Dobra, wybiję szyby na początku. Yo, alarm. Co jest? Dobra, szybko zbiłem szybę. Kto to zrobił? Zbiłem szybę, teraz szybko tutaj. Wchodzę do góry. Ej, G-Playk, tutaj jestem, zobacz! Gdzie? W którym miejscu? Tu! A tu jesteś, dobra! Ej, wiesz co, musimy jakoś ogarnąć, żebyś mi tą nianię wyłączył albo coś w tym stylu. Specjalnie zadzwoniłem tam, stukłem szybę, żebyś ty teraz skoczył. Dawaj, skacz tutaj, uciekamy! Ej, nie! Ja słyszałem, że ona na plecach z tyłu ma jakąś instrukcję obsługi i tam chyba można ją wyłączyć, tylko specjalne hasło trzeba podać. Jak ty z nią wytrzymujesz? Przecież ona cię traktuje jak bobaska małego dzieciątku. Zobacz, tam masz kołyskę nawet. Dobra, jakoś spróbuję ogarnąć to hasło, ale nie wiem, jak ty z nią wytrzymujesz. Czekaj, ja ją zagadam, a ty później odczytasz to hasło, dobra? Dobra, ona wraca, uważaj. Gdzie ona jest? Gdzie? I wchodzi do twojego domu, udało się, że śpisz w kołysce. No właśnie. Jak tam, spanko? O, dalej, jak słodziutko spinasz, słodziak. Aż cię uwierzyła. Nie zorientowała się, dobra. Dawaj, Lucky. Teraz jakoś wejdę jakoś teraz do domu, słuchajcie, bo G-Playek zwrócił uwagę na nią. Pewnie ona się teraz na nim skupiła. Pani Niania, chodź na chwilę, mogę Gerberka jeszcze? O, słyszeliście to? Ja zejdę może na dół. Nie idź na dół może. Nie? No to dobrze. Dać ci Gerberka? Jakiego smaku? Tak. Pomarańczowy. Muszę przeczytać jakąś hasło. Chodź tutaj szybko. Dobrze, jestem. Tutaj się odwrócę. Nie odwracaj się. Nie. Ci przygotuję spokojnie. Czekaj, widzę tutaj to hasło. Dawaj. Trzy, tu. Kabelek trzeba przeciąć. 5, 4, 2, 8. Baba Jaga patrzy. 3, 5, 4, 2, 8. Ej. Co mam dla was robić? Ej, chyba ją wyłączyłeś. Czekaj, ja muszę pytać, co mam dla was zrobić. Niania, oprogramowania, co mam dla was robić? Niania, rób to, co ci każemy. Robię to, co mi każecie. Wyjdź z domu i wskocz do basenu. Wychodzę z domu i skaczę do basenu. Ty, G-Playek, ona się nie słucha. To jest automatyzowany robot, normalnie on się mnie słucha. Czy ty to zrozumiesz? Zaskoczyć na bombę, czy normalnie wejść? Na główkę i na bombę w tym samym czasie. Skaczę na główkę, na bombogłówkę. Uwaga. Uwaga. Bum! Ty. Faktycznie w basenie. Dobra, to teraz pani Niania, wysyłamy panią w kosmos, okej? Tak. Wysyłamy w kosmos. Dawaj, G-Playek, wyślemy ją w kosmos. Ty tak naprawdę już nie będzie cię traktowała jak dziecko. Proszę wysiąść z maszyny i wsiąść do rakiety. Siedzę w rakiecie. I odleć. Odlatuję. Proszę odlecieć. Machamy jej. Dobra, ja też wam chyba wygraliśmy. G-Playek, machamy. Gerberek, pa, nianio. Pa, nianio, franio. Gerberek masz przygotowany na łóżku. Odlatuję za 5, 4, 3, 2.
jeden. Papa! O! Papa! Ej, i podleciała, poleciała. Ty poleciała! A czemu ty powiedziałaś niania Frania? Frania przecież czasami się tobą opiekowała, ale to nie jest opiekunka, tylko moja dziewczyna. Ale właśnie najbardziej znana niania to jest Frania. Tylko nie moja mama, tylko i ogólnie. A, czaję. Ty, poleciała ta rakieta. Szybko musi tutaj się coś wyłączyć, bo widzę w ogóle jakieś dziwne prześwity tej rakiety, wiesz? O, widzisz, tam u góry już się nie widać. Ona jest tam wysoko, tak bardzo wysoko, że nie widać. No, dzięki Laki, że uratowałeś mnie. No, prawda. Co tak patrzyliście w górę? Dziplejek, ty już nie masz niani? No nie mam, nie mam. Ale jak to? To coś się z nią zrobili? No wysłaliśmy ją w kosmos z Lakim. Laki przyszedł i tu mnie uratował. No, pomogliśmy normalnie. Przecież tą w ogóle niani nie dało się znieść. Ty, a poczekaj, przecież... Jak ta niania u nas, to my też nianie, ja też mam nianie. O nie, właśnie. Nie. Ona tam zapewne jeszcze tworzy jakieś gerberki, a ja sobie tak, wiesz, ja sobie tam tak uciekłem i wiesz. Ty, czekaj, mam tu wgląd do domu, ona jest automat, jej automat w ogóle jest tam jeszcze w domu, wiecie? Naprawdę? Tak, ja jej biegnę tam szybko do domu, bo nie wiadomo, jak ona sama w domu została, to co z nią będzie. No to nie. Chodź szybko, szybko. Lecimy tam szybko. I dobra, widzę chyba ją, widzę ją! I co ona robi u nas w domu? Ona przecież już się powinna skończyć zajmować... No, jest. Dobra, tutaj nikt nie będzie jadł kiełbasy, tylko normalnie gerberki. Jak kiełbasy nie będzie jadł? Chwila, pani nianio! Posłuchaj! To jest kiełbaska wędzona od moich dziadków z wioski przyniesiona. Proszę tutaj ewakuować, już podziękujemy pani. Ej, wyłączam ją! 3, 2, 1, 4, 3, 5, 8, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Dobra, chyba wyłączono. 3, 2, 1, 5, 2, 3. Mleczny Baba stan. Jaga patrzy. To mam dla was robić. Haha, i znowu. Wygraliśmy. Znowu. Wygraliśmy. Czemu ta niania ma brodę? Bo ona to jest brodata je niania. Dobra, spać, dobra, proszę spać. Dobra, no to możesz kończyć już. Dobra, to dziękujemy za oglądanie. Fajnie, że dotrwaliście do samego końca. Dzięki za oglądanie. To siemanko, klikajcie łapeczki w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Jak jesteście w Lucky Team, to oczywiście siemano. Elu.